Dotarłem do Chorwacji i teraz będę kupował bilet do Parku Krajobrazowego Jezior Plitwickich. Jak widzicie, w tym parku jest bardzo pięknie, każdego zapraszam, no ale trochę kilometrów trzeba zrobić. Z Polski do tego miejsca jechałem jakieś 14-15 godzin, więc no, trochę czasu się spędziło. No tu jaskinie znalazłem po drodze. Akademik. Przepraszam, że do tej pory nic ciekawego nie mówiłem, bo delektowałem się tymi widokami. Teraz będę płynął łódką. Oczywiście dalej pokażę wam dalsze widoki. No jedynie to jest tutaj do opatrzenia, nie? Do oglądania niż do gadania. Park krajobrazowy w końcu. Chorwacja, welcome. Tam mega kolejka wielka. Trzeba czekać. Będziemy czekać. Tak jak widzieliście, park krajobrazowy zwiedzony. Wodospadów wam pokazałem już najbliższe kilka lat. A teraz część dalsza. Jadę do miasta Zadar, Chorwacja. Witajcie. Dzisiaj jesteśmy w mieście Zadar, Chorwacji. No, miasto dosyć ciekawe. Dużo łódek. To tylko mały pokaz. No i zwiedzamy. Przede mną brama. Tak wyglądają uliczki w Zadarze. Miasto sobie żyje, tętni życiem. Przed chwilą znalazłem drzewo moro. A za mną morze Adriatyckie. Z tych otworów wydobywa się dźwięk, który pod nadpływem fal gra taka muzyka. Zadar zwiedzony, ja odmieniony, odwiedziłem fryzjera, zapłaciłem 20 kun, czyli 12 zł. Coś powiedzieć? A Kubuś dalej przeżywa iPhone'a. A Kuba przeżywa iPhone'a. Tu idzie Kuba i przeżywa iPhone'a. Zaczęło się od braku wkładki na kartę. Którą ukradliśmy w trójkę. Każdy miał swój udział. To była praca zbiorowa? Idziemy zbiorowo do więzienia.
Dzisiaj znajduję się w parku Kyrka. Jest to dosyć ładny park. Na razie wchodzimy tutaj, schodzimy w dół. Zaraz wam pokażę, jak tutaj jest pięknie. Nad tym wodospadem jest bardzo ślicznie, jest bardzo dużo ludzi. Zostałem nawet bohaterem, bo ściągnąłem drona Chińce. Zrobiła sobie ze mną zdjęcie, więc fajnie. A później tym mostem idziemy dalej. Miejsce fajne, koleżankę z Urugwaju poznaliśmy, pograło się z nią w piłkę. No jedziemy dalej zwiedzać, no i super wodospad, ogólnie polecam ten park. Teraz widzimy Muzeum Elektrowni Wodnej. Dzisiaj kolejny piękny dzień w Chorwacji. Jestem w miejscowości Makarska. Idziemy teraz na plażę. Zobaczymy, czy ciepła woda, czy zimna. A dalszy kierunek to Kupari i Czarnogóra. Jestem już na plaży w Makarskiej i ona charakteryzuje się taką piękną wodą. Plaża taka z kamieni, ale jest fajnie. Dubrownik, czas zacząć zwiedzać. Zaczniemy od zamku, w którym są też mury obronne. Będzie ciekawie, ciekawe miasto. Właśnie za takie widoki kocham podróżować. Obczajcie sobie taką historię, że w Dubrowniku godzina parkingu kosztuje 40 kun, czyli jest to odpowiednio 24 zł. Ale są różne strefy, w trzeciej strefie już jest 10 kun, czyli 6 zł za godzinę parkingu. Poza tym z historii, jakie miałem, no to dzisiaj na granicy Chorwacji i Bośni
zatrzymała mnie Straż Graniczna i przeszukali mnie doszczętnie wszystkie rzeczy i znaleźli gaz pieprzowy i u nich w Bośni jest to traktowane jako, jako broń i kara 300 euro. Oczywiście mówię, że nie zapłacę tyle, bo nie mam kasy. Czego baranie trąbi, że jeszcze smartem jechało. I mówię, nie zapłacę, bo nie mam tyle kasy. I zabrali gaz pieprzowy i puścili. No ale trzepali konkretnie, a to było, nie wiem, z 5 km trzeba było przejechać, żeby dostać się z tej gry przez Bośnię, żeby się dostać do Dubrownika. Masakra jakaś.